Kilka dni temu Chris Roberts, szef CIG, Todd Papi, dyrektor odpowiedzialny za wersję live Star Citizena, oraz Tony Zurowek, dyrektor odpowiedzialny za Persistent Universe, odpowiadali na wybrane pytania graczy. W tym materiale przytoczę pytania, które miały szczęście załapać się na odpowiedzi, oraz oczywiście same odpowiedzi. Pierwsze pytanie dotyczyło trybu Theaters of War. Dla niewtajemniczonych ma to być dodatkowy tryb gry obok Space Marine i Arena Commander, łączący de facto dwa powyższe i przypominający klimatem Star Wars Battlefront czy też serię Battlefield. Po kilku soczystych zapowiedziach nastała cisza w tym temacie, więc gracze chcą wiedzieć, jaki jest status tego dodatku. Na pytanie odpowiedział Todd Papi, stwierdzając, że prace nad tym trybem gry trwają jak tylko tryb gry będzie gotowy do wdrożenia, dostaniemy taką informację. Bardzo ciekawe jest kolejne pytanie. Jaki jest status dotyczący śmierci postaci gracza? Przypomnę, że Chris Roberts w 2013 roku roztoczył wizję, że nasza postać z każdym niepowodzeniem będzie odzyskiwana z przestrzeni kosmicznej przez służby ratunkowe i reanimowana. Każda taka operacja będzie pozostawiała widoczne ślady, jak blizny, i w zależności od powagi obrażeń, będzie zmniejszać szansę na powodzenie kolejnej operacji, aż nasza postać ostatecznie umrze. Wtedy gracz będzie mógł stworzyć nową postać, która fabularnie będzie spadkobiercą poprzedniej i zacząć zabawę od początku. Gracze pytają, czy ta wizja jest aktualna, czy coś się zmieni w temacie możliwego ekranu game over. Odpowiedź Roberta jest równie ciekawa. Dowiemy się szczegółów jeszcze w tym miesiącu z kolejnego wideo z serii Calling All Devs. Ponieważ ta mechanika będzie powiązana z gameplayem medycznym, którego podstawowa wersja będzie wprowadzona w połowie przyszłego roku. Dostaniemy więc jeszcze w październiku informacje dotyczące modelu obrażeń i śmierci postaci, który jest już gotowy do implementacji. Gracze chcą też wiedzieć, jakie plany CIG ma w stosunku do załogi NPC. Na pytanie odpowiada ponownie Todd. Twórcy chcą przede wszystkim stworzyć pełną funkcjonalność dla poszczególnych ról na statku dla samych graczy. Kolejnym krokiem będzie opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji dla załogi NPC która akurat nie wykonuje żadnych czynności. Przecież już w tej chwili SI potrafi pilotować statki, ale co ma taki pilot robić, kiedy akurat nie pilotuje? Potrzebny będzie również interfejs, przez który gracz będzie mógł przydzielać rolę i wydawać polecenia znajdującym się na statku NPC. Dost ciekawe jest ostatnie zdanie. Nadal planujemy zezwolić graczom na zdalną kontrolę NPC. Czy to oznacza, że jeżeli samotny gracz jest gdzieś na wyprawie i ma załogę NPC, a chce zaprosić kolegę, to ten drugi gracz po prostu będzie kontrolował jednego z tych załogantów? A gdy się rozłączy kontrolę ponownie przejmie SI? Przekonamy się za jakiś czas. Kolejne pytanie dotyczy dodatkowych kart serwerowych, które mają być instalowane na statkach, a o których jest mowa od pewnego czasu. Wiemy, że mają umożliwić automatyzację wieżyczek lub umożliwienie sterowania nimi pilotowi. Czy są inne plany dotyczące tego systemu? Odpowiada znów to od papi. I odpowiedź działa na wyobraźnie. Daje nam całą listę funkcji dla takich kart, nad wprowadzeniem których CIG się zastanawia. Systemy te mają wspierać różne profesje. Biorąc pod uwagę fakt, że zapewne różne statki będą miały różną ilość slotów na takie karty, to ich wybór będzie miał duże znaczenie dla późniejszej gry. Do wspierania walki jest szansa, że będziemy mieć na przykład Systemy obrony przeciwrakietowej, automatyczne dobieranie i aktywowanie systemów obronnych statku. Kontroler emisji pozwoli pilotowi na odgórne ustawienie limitów emisji, a system automatycznie nie dopuści do ich przekroczenia samoczynnie, wyłączając mniej istotne systemy statku. Kontroler emisji pozwoli pilotowi na odgórne ustawienie limitów emisji, a system automatycznie nie dopuści do ich przekroczenia samoczynnie, wyłączając mniej istotne systemy statku. System ofensywny wojny elektronicznej zwiększy możliwości statków w zakresie walki elektronicznej, przyspieszy lub wzmocni ofensywne programy lub wirusy, lub da możliwość kreowania nowych. System defensywny wojny elektronicznej zwiększy z kolei potencjał obronny statku przed próbami włamania do jego systemów. System zarządzania tarczami pozwoli na bardziej zaawansowaną i bardziej precyzyjną kontrolę tarcz statku. System celowania w podsystemy. Pozwoli na rozpoznanie i branie na cel wybranych części lub podsystemów statku przeciwnika. Inne systemy, które możemy otrzymać, to system kodujący dla kurierów, pozwoli na zaszyfrowanie transportowanych danych. System górniczy przyspieszy proces skanowania i da dodatkowe informacje, np. dotyczące gęstości minerałów lub konkretnych miejsc, w których są skupione. Kartoteka kryminalna. Ten system pozwoli łowcom nagród na śledzenie nielegalnych aktywności oraz znanych przestępców. Lista celów. Podobny do kartoteki kryminalnej system dla piratów służący do śledzenia zbyt gorliwych stróżów prawa. Ulepszony system nawigacji rozbudowana mapa i opcje nawigacji dla eksploratorów i kupców, pozwoli dobierać trasy na podstawie prędkości, bezpieczeństwa czy pozwoli na omijanie określonych rejonów. Połączenie z giełdą pozwoli kupcom na bieżąco z pokładu statku śledzić ceny towarów w różnych miejscach bez konieczności odwiedzania w tym celu giełd w portach kosmicznych system nawigacji gwiezdnej pozwoli na łatwiejsze odszukiwanie punktów skoków pomiędzy systemami i może też przyspieszyć sam skok system maskowania manifestu pozwoli przemytnikom na oszukiwanie skanerów służb celnych system bezpieczeństwa wewnętrznego kapitanom większych statków pozwoli na blokowanie i odblokowywanie konkretnych sekcji statku oraz na śledzenie wszelkich form życia na pokładzie system kierowania dronami Załodze większych statków pozwoli na sterowanie dronami będącymi na ich wyposażeniu. Następne pytanie to jakie kroki zostały do wykonania, aby wprowadzić do gry system dynamicznych misji? Pytanie wziął na siebie Tony Zurawek. Według niego głównym blokerem jest fakt, że obecny interfejs użytkownika nie obsługuje parametrów w czasie rzeczywistym. Więc najpierw wszystkie elementy interfejsu użytkownika muszą być przeniesione z flasha na building blocks. Z tego samego powodu nigdy nie wprowadzono więcej service beacons i możemy tylko zlecić transport lub eskortę innemu graczowi. Kolejnym niezbędnym elementem jest działający quantum, czyli system symulacji żywego świata. W chwili obecnej część takich danych jest już dostarczanych do symulowanego świata gry i są wykorzystywane przez system dynamicznych zdarzeń Dynamic Events który służy właśnie do tworzenia ciekawych i rozbudowanych scenariuszy. Pierwszą próbą tego systemu był wiosenny Fleetweek. W tej chwili tworzone są kolejne scenariusze, a część z nich jest o wiele bardziej rozbudowanych. Kolejnych kilka pytań zostało połączonych dla wygody odpowiadających i dotyczą profesji, która jest ulubioną profesją twórców, które uważają za kompletne i w jaki sposób chcą jej jeszcze rozbudować. Odpowiada Tony Zurowek, który stwierdza, że najbardziej zainteresowany jest Bounty Huntingiem. Obecnie misje tej profesji sprowadzają się do poleć do jakiegoś miejsca i zabij cel. Twórcy planują, że etap polowania będzie dużo bardziej rozbudowany i wymagający. Będzie to pierwszy etap wprowadzenia technologii wirtualnych NPC, która sprawi, że postacie niezależne będą wykonywać swoje rutynowe czynności, niezależnie od tego, czy jakiś gracz jest w pobliżu czy nie. Nowy interfejs pozwoli łowcom nagród na rejestrowanie i otrzymywanie różnych informacji pozwalających śledzić ofiarę, jak logis z satelitów komunikacyjnych, informacje od kontrolerów ruchu w portach czy od informatorów. Kolejna seria pytań dotyczy systemów planetarnych. Generalnie, według Lor, czy Galaktopedii, mamy 95 systemów gwiezdnych, 324 planety, 74 księżyce. 50 stacji kosmicznych i 76 formacji asteroid. Gdzie są te wszystkie obiekty? Na tę serię pytań odpowiada Todd Papi: CIG nie jest jeszcze gotowe na pełne zaangażowanie się w budowę wszystkich systemów planetarnych. Cały czas są w trakcie tworzenia narzędzi, gromadzenia wiedzy i ludzi, by móc dostarczyć w przyszłości szybko kolejne systemy planetarne. Obecny poziom narzędzi pozwolił już skrócić czas tworzenia jednego księżyca z roku do dwóch tygodni. Mnóstwo czasu i środków jest angażowane w proces tworzenia zestawów gotowych asetów. Mając do dyspozycji takie zestawy gotowych elementów, będą mogli tworzyć kolejne planety stosunkowo szybko. Czasochłonne jest też uatrakcyjnianie takich miejsc dla gracza i sprawienie, by były wyjątkowe, a nie powtarzalne. Oczywistym jest, że poziom skomplikowania i detali w systemach gwiezdnych planowanych na początku zbierania funduszy drastycznie się zmienił w trakcie produkcji gry. Kiedy twórcy wyobrazili sobie ile detali może być zawartych na planetach i w strefach lądowania, postanowili wykorzystać te możliwości do maksimum. Dostaniemy nieporównywalnie więcej detali i gameplayu w stosunku do starszych gier Roberta jak Privateer czy Freelancer. W trakcie tworzenia jest zespół, który będzie dostarczał całe gotowe systemy w miejsce obecnego iteracyjnego modelu rozbudowywania Stanton. Następne pytanie dotyczy profesji kuriera danych. Zbliża się premiera Merkurego, Herald został zapomniany. Jaki jest etap prac nad tą profesją? Odpowiada Todd, papi, twierdząc, że Herald nie został zapomniany i że osobiście bardzo czeka na wprowadzenie tej profesji. Ma ona jednak niski priorytet względem innych prac, i pierwszeństwo ma transport dużych ładunków. I znów mamy blok pytań dotyczących tym razem Squadron 42, którego oryginalna data wydania przypadała na 2014 rok. Co się dzieje z tym projektem, kiedy premiera, jak twórcy mają zamiar informować nas o postępach prac? Te pytania na klatę bierze Chris Roberts. Podobnie jak w swoim liście, który streszczam też w filmie z pokazanej właśnie karty. Wskazuje na rozpoczęcie serii wideo The Briefing Room, która w kwartalnie pojawiających się epizodach ma nam przybliżać postęp prac nad szwadronem. Potwierdza też, że nie byli zadowoleni z funkcjonalności dotychczasowej roadmapy, ponieważ nie pokazywała, jak dużo faktycznej pracy jest wykonywane, więc ta wizualizacja prac też się zmieni. Komunikowanie postępów prac nad grą jednoosobową jest trudne bez zdradzania fabuły i spoilerów. Roberts zwraca też uwagę, odpowiadając na krytykę dotyczącą niekomunikowania postępów, że pokazują postępy prac bardziej niż jakikolwiek inny znany mu deweloper i wymienia tu miesięczne raporty, cotygodniowe wideo, aktualizacje lore gry, stałe zaangażowanie twórców na spektrum i cotygodniowe newslettery. Roberts słusznie stwierdza, że nie sama komunikacja jest problemem, ale to, że różne osoby wymagają jej na różnych poziomach. Jedni chcą długich, przegadanych wideo, inni krótkich i wypakowanych ładną grafiką. Jeszcze inni chętnie widzieliby długie techniczne referaty na temat serwer meshingu, a inni podsumowujący wszystko punktów. A wielu chce po prostu dat. I to, jego zdaniem, jest tutaj klucz problemu. Niemożliwym jest zaspokojenie tak różnych gustów i przy tak rozbudowanych projektach jak Star Tizen i Squadron 42, niemożliwym jest rzucanie konkretnymi datami. Ze względu na stały, ogromny rozwój i ciągłe szukanie nowych rozwiązań. Na dalsze naciskanie na konkrety dotyczące szwadronu, Chris odpowiada, że będzie gotowy, kiedy będzie zrobiony i nie zostanie wydany tylko po to, żeby dotrzymać terminu, a wtedy, gdy uzna, że gra jest wystarczająco dobra i dopracowana. Nie chce iść na kompromisy, wkłada w ten projekt całe serce i duszę, i nawet jeżeli wszyscy, łącznie z nim samym, chcą jak najszybszej premiery, to uważa, że takie przyspieszenie i dostarczenie czegoś, co nie jest doskonałe, byłoby nie fair w stosunku do wszystkich osób, które włożyły w ten projekt ogromne ilości czasu i pracy. Nowa roadmapa będzie w trakcie postępów prac coraz dokładniej estymować czas ich zakończenia, ale zawsze będzie to tylko przewidywana data. Roberts podaje tutaj też przykłady takich gier jak Red Dead Redemption 2, Lost of Us 2 i Cyberpunk. W których produkcja też trwała o wiele dłużej niż początkowo komunikowano i nawet nie podawano dat do czasu, aż te gry były już w końcowych fazach produkcji, a i tak były obsuwy. Na końcu potwierdza, że nie są nawet blisko bety, ale wszyscy zaangażowani w produkcję ciężko pracują, by ta gra była czymś wyjątkowym. Następne pytanie dotyczy przechodzenia NPC pomiędzy siatkami fizyki. Na ostatnim CitizenCon była prezentacja, na której było widać NPC wychodzącego z pokładu Valkyrii na lądowisko. Kiedy będziemy widzieć np. NPC wchodzących i wychodzących z wagonów metra? Todd Papi stwierdza, że mają jeszcze kilka błędów, które muszą naprawić, żeby NPC mogli przemieszczać się pomiędzy statkami, powierzchnią planet i ręcznie zbudowanymi lokacjami. Następnie gracze chcą wiedzieć, czy są jakieś plany dotyczące zmniejszenia powtarzalności automatycznie generowanych misji. Todd Papi odpowiada, że pracują nad modyfikatorami takich misji i np. Na podstawowej misji transportowej, polegającej na przewiezieniu paczki z jednego miejsca do innego, mogą zostać dodane m.in. następujące modyfikatory: paczkę może chcieć nam odebrać jakaś postać, ze względu na posiadanie tej paczki może nas zaatakować jakiś statek, paczka zawiera delikatny ładunek, miejsce odbioru paczki jest niebezpieczne, miejsce dostarczenia paczki jest niebezpieczne. Czy są plany wprowadzenia regularnych lub losowych wydarzeń dotyczących świata gry? Tony Zurowek odpowiada, że jak najbardziej i że jest to jedna z kluczowych spraw. System mający obsługiwać takie wydarzenia jest budowany i nazywa się Dynamic Event System. Jego testem, o czym wspomniano już powyżej, był Fleet Week. W przyszłości doczekamy się większej ilości takich wydarzeń. Część z nich będzie uruchamiało się automatycznie po spełnieniu założeń, inne będą odpalane ręcznie. Planem jest okresowe przerywanie rutynowego gameplayu wyróżniającymi się wydarzeniami, które ściągną uwagę wielu graczy, którzy nieraz znajdą się po różnych stronach. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe i otrzymało równie ciekawą odpowiedź. Jakie są plany dotyczące budowy baz przez graczy? Odpowiada Chris Roberts. Oczywiście niezbędną technologią jest iCash, czyli system zapamiętujący stan i położenie wszystkich fizycznych obiektów w grze. Kiedy pierwszy raz wprowadzono ideę budowania baz przez graczy i zajmowania Ziemi, Akersz nie było jeszcze w żaden sposób zaprojektowane. Przy obecnym jego stanie i planach go dotyczących, budowanie bazy nie będzie już po prostu postawieniem pojedynczego budynku w jakimś miejscu, a raczej konstruowaniem różnych struktur i ich łączenie, jak generatory prądu, wieżyczki obronne, odwierty, hydroponika itd. Równocześnie pracują nad tworzeniem narzędzi do budowania osad dla artystów i projektantów, bardziej w stylu gier RTS, oraz dla graczy w trybie pierwszoosobowym. Przemyśleli też funkcję statku Pioneer, który będzie działał w bardziej elastyczny sposób niż po prostu wypluwanie gotowego budynku. Chcą, by była to bardziej mobilna fabryka, którą można rozstawić w pobliżu placu budowy. Mając taki statek, będzie można produkować potrzebne elementy przez dostarczanie mu odpowiednich materiałów. Pioneer nie będzie niezbędny do zbudowania własnej osady, ale jeżeli będziesz chciał zbudować porządną osadę lub zbudować ją szybko bez potrzeby wożenia prefabrykowanych elementów z najbliższego portu kosmicznego, będziesz go potrzebować lub znajomego z takim statkiem, albo zapłacić komuś kto użyczy Ci takiej usługi. Następne pytanie dotyczy Pyro i czy możemy spodziewać się tego systemu przed wprowadzeniem technologii Server Meshing. Tony Zurawek stwierdza kategorycznie, że Pyro pojawi się jednocześnie z wprowadzeniem serwer maszyngu. Kolejne pytanie dotyczy systemu pomieszczeń, Room System. Trochę koślawe tłumaczenie moje, ale generalnie chodzi o symulację przepływu gazu, cieczy czy jakichkolwiek innych materiałów. Na przykład ucieczkę powietrza ze statku po otwarciu drzwi, albo przenoszenie się ognia itd. I czy ten system będzie wykorzystywany do zarządzania orurowaniem, okablowaniem statku i jego zasobami? Na pytanie odpowiada Todd Papi. I znów odpowiedź jest ciekawa. System ma być dość skomplikowany i np. zmuszać do przekierowywania zasilania i fizycznej wymiany komponentów, by zapewniać sprawne działanie statku. Ten sam system ma być zaimplementowany w stacjach kosmicznych i planetarnych i w zależności od ich wielkości czy skomplikowania, gracz będzie miał lub nie dostęp do takich systemów. Na przykład na dużych stacjach orbitalnych gracz raczej nie będzie miał dostępu do systemów podtrzymania życia czy sztucznej grawitacji. I ostatnie pytanie dotyczy planowanej w kolejnym patchu mechaniki manipulowania dużymi obiektami i wprowadzenia traktor Beam. Odpowiedź Tonego jest taka, że wprowadzenie tych mechanik jest zależne od iCar, oraz od pewnych zmian w systemie zarządzania ładunkiem. Czy dostaniemy więc te rzeczy już w 3.12? Nadal nie wiadomo. I przebrnęliśmy. Kilka odpowiedzi jest naprawdę obiecujących. Link do całości w opisie filmu.